spotykamy się dzisiaj w Tuścu na przeglądzie pieśni zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tuściec. Jest to inicjatywa organizowana po raz drugi przez stowarzyszenie, które myślę, że taka pozytywna inicjatywa angażująca szczególnie młode talenty, pokazująca to, jak utalentowanych mamy młodych artystów na terenie gminy. Koncert jest otwarty dla wszystkich. Każdy może przyjść, posłuchać, spędzić miło ten wieczór przed Świętem Niepodległości. Staramy się wraz z panem wójtem gdzieś angażować szczególnie naszą młodzież, ale też osoby dorosłe, poszukiwać talentów tak naprawdę w każdych grupach wiekowych. Od dzieciaczków i przedszkolaków po talenty u seniorów, bo mieliśmy też duży projekt związany ze świetlicami, zajęciami dla seniorów. I niebawem ruszą zajęcia na zasadzie odkryj swój talent, senior dla seniora. Jest to inicjatywa, która jest bardzo istotna, ważna. Serdeczne podziękowania dla wszystkich członków stowarzyszenia, którzy angażują się w to przedsięwzięcie. Świąta trochę bardziej drżąca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam ciężowy siąca i nic z tym może być. Szatry świąta trochę bardziej drżąca, lecz widać można żyć bez. Można żyć, można żyć bez powietrza. Pomysł się zrodził kiedyś, nie wiem już przez kogo i skąd, ale podczas organizacji konkursów historycznych zawsze w finale był występ w tym właśnie nurcie poezji śpiewanej. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że pójdziemy głębiej w ten temat i po raz pierwszy zorganizowaliśmy przegląd właśnie to w formie przeglądu. W tym roku kontynuujemy ten temat. Cieszymy się z tego, że jest zainteresowanie. Mamy 13 wykonawców w związku z powyższym. Będzie kogo słuchać. Dominuje niepodzielnie Sanach. W każdym wymiarze i chyba większość wykonawców piosenkę jedno co najmniej tej piosenkarki zaprezentuje. A poza tym Kaczmarski, własne kompozycje będą, więc sami jesteśmy ciekawi, co to będzie i jak to zabrzmi. Nagrody są skromne, a praktycznie są to tylko statuetka. Jest jeszcze druga statuetka w formie nagrody publiczności. Przegląd przeglądem, ale odrobina rywalizacji się przyda. Jury reprezentuje Magdalena Bochonko, Daniel Świąder i Piotrek Frankowski. Ja myślę, że z mojej strony podziękowanie tu kierował do wszystkich współpracowników, którzy pomagali, wspierali mnie i byli zaangażowani w przygotowanie tego programu i tej całej tego wydarzenia. A słuchaczom życzymy ciekawych wrażeń. Jasne włosy z podniesioną głową, stoję rozkoszy, dłużę mi dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, ciszę.